Aleczku, masz list do przeczytania. Dobry wieczór, dzień dobry. Słychać mnie? A teraz będzie lepiej, prawda? Nazywam się Arek, jestem homo sapiens. Miałem, słuchajcie, zacząć od tekstu, że mam list od mojego znajomego geja, ale później sobie uzmysłowiłem, że teraz każdy homofob mówi, że ma znajomego geja. Ma znajomego geja, którego lubi, którego szanuje i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, to z jednej strony to jest fajne i to jest dobre, bo oni wiedzą, że robią źle. Oni się próbują sami przed sobą tłumaczyć z tego, co robią. Miał być z nami dzisiaj Tomek Kityński, doktor habilitowany z UMCS-u, bardzo, bardzo wykształcony, fajny facet, prywatnie fajny facet. I przesłał na moje ręce list, który chciał, żebym tutaj pan przeczytał. Drogie Kraśniczanki, drodzy Kraśniczanie. Kłania się Tomasz Kityński, doktor habilitowany na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dziękuję za uznanie, że my, społeczność LGBT, to nie ideologia, lecz ludzie z prawami człowieka. Z moich badań naukowych i ze standardów wiedzy współczesnej wynika, że LGBT to pełnoprawne podmioty ludzkie. Czasem ludzie niezwykli, od poetki greckiej Safony, przez artystę uniwersalnego Leonarda da Vinci i twórcę komputera Alberta Turinga. Do piosenkarza Eltona Johna. LGBT stanowili zawsze w każdej epoce i w każdej kulturze, także na naszej gościnnej lubelskiej ziemi, wartość dodaną. Nauka współczesna ceni inność, a LGBT to archetyp inności, które umożliwiają zrozumienie, że życie jest różnorodne. Szanujemy te różnorodności, gdyż bez nich świat byłby tylko betonową pustynią. Świat bez mniejszości jest bez kolorów i zapachów. Dlatego wszyscy powinniśmy przeciwstawiać się przesądom, nienawiści, antysemityzmowi, ksenofobii, rasizmowi i homofobii. Tomek wysłał nam ten list, natomiast ja chciałbym od siebie dodać jeszcze parę słów. Bo ja rozumiem, że niektórym osobom nigdy nie przetłumaczymy, że nie ma czegoś takiego jak ideologia LGBT. No bo co to jest ideologia? Ideologia musi mieć hasła, ideologia musi mieć jakieś cele i do czegoś musi zmierzać. Jedyne hasła, jakie głoszą osoby LGBT i osoby wspierające osoby LGBT, są to hasła równości i tolerancji. Oni naprawdę nie chcą niczego więcej. A to są prawa człowieka, a praw człowieka nie dostaje się w nagrodę za dobre sprawowanie. Każdy z nas się rodzi równym i każdy z nas powinien żyć jako równy człowiek. No ale mówię, no niestety, ale wielu osobom nie da się tego wytłumaczyć. Nawet na pytanie, słuchaj, kolego, koleżanko, wytłumacz mi, co to jest ta ideologia LGBT. No jedyna odpowiedź to, no nie udawaj, że nie widzisz. No ja nie widzę. O taką samą ideologię, czyli ideologię równouprawnienia, walczyły sufrażystki na początku XX wieku. Walczył Martin Luther King i wiele innych osób. Ale słuchajcie, jednej rzeczy w całym tym dyskursie w Kraśniku mi brakuje. Bo kłócimy się, czy jest ideologia, czy jej nie ma, czy powinno być równouprawnienie, czy nie powinno być tego równouprawnienia. Ale jeszcze nikt nie powiedział jednej rzeczy. Radni PiS, którzy wprowadzili tą uchwałę, którzy głosowali za jej utrzymaniem, oni tak naprawdę oszukują własnych wyborców. Ponieważ oni cały czas twierdzą, że chcą kogoś przed czymś bronić, tak? A przecież ta uchwała nikogo przed niczym nie broni, ponieważ ona jest prawnie nieskuteczna. Przecież jeżeli organizacje jakieś LGBT zechcą sobie zrobić Marsz Równości w Kraśniku, to zrobią, ponieważ jest ustawa, tak? Jest ustawa o zgromadzeniach publicznych, przyjdą, zarejestrują zgromadzenie publiczne i ono będzie. Jeżeli którakolwiek rada rodziców zechce wprowadzić do szkoły edukatorów seksualnych,
to to zrobi, ponieważ jest prawo oświatowe, które na to pozwala. I tą całą uchwałę, którą niby mają bronić radnych i swoich wyborców, będą mogli sobie włożyć między zajęć. Także cieszę się, że jest was tak dużo. Fajnie, że kręci się wreszcie Putin. I powiedzmy wreszcie, że mamy dość, że chcemy być normalnym, otwartym europejskim miastem. Dzięki wielkie. Nie damy się podzielić!